16 czerwca 2019 roku, niedziela, godzina 13, na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego Czarni Wałbrzych grali z Orłem Lubawka. Była to 28 kolejka A klasy sezonu 2018-2019. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny: goście Orzeł Lubawka, gospodarze Czarni Wałbrzych. Sędzią głównym tego starcia był pan Marcin Chyciński. I już zespoły wychodzą na murawę stadionu przy ulicy Dąbrowskiego. Czarni Wałbrzych, czarne stroje. Orzeł Lubawka, stroje jasno-zielone. Przed tym spotkaniem Orzeł Lubawka, lider tabeli, 66 punktów na koncie, 4 roczka przewagi nad drugim Herbapolem, bardzo blisko awansu do okręgówki. Natomiast Czarni nadal bronią się przed spadkiem. 13 pozycja w tabeli, 21 punktów i tylko jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Bardzo ważne zatem spotkanie dla obu drużyn. Jesienią dość niespodziewanie Orzeł zremisował z Czarnymi 3-3. Były to pierwsze punkty stracone na własnym terenie przez zespół z Lubawki. No i liczyliśmy, że również i tym razem Czarni postawią się wyżej notowanemu rywalowi. I już gramy. Czarni Wałbrzych, Orzeł Lubawka. I już pierwsza sytuacja dla czarnych. Piotr Kula do Rafała Baszaka. Rafał Baszak. 18 minuta meczu. Piłka obok prawego słupka. Początek meczu wyrównany. Nie było widać różnicy, jaka dzieliła oba zespoły w tabeli. Szanse z obu stron. Tutaj już 27 minuta. Tym razem w akcji Orzeł. Arkadiusz Skrzypczak do Gracjana Głowackiego. Piłka obok bramki. I to już 30 minuta meczu. Kolejna sytuacja dla czarnych. Mateusz Adamczyk bardzo dobrze z pierwszej piłki do Łukasza Misiaka. Łukasz Misiak na lewym skrzydle. Dobry dribbling zawodnika czarnych. Łukasz Misiak. I Piotr Kula. Piłka obok bramki, ale kolejna sytuacja dla czarnych w pierwszej połowie. A to już Wojciech Kumo, dośrodkowanie w pole karne. I z dużymi problemami Grzegorz Gruszka i kończy się na rzucie rożnym. I to już kolejna sytuacja dla zespołu z Lubawki. Jest Kacper Schabiński. Bardzo ładnie chciał tu wkręcić piłkę w lewe okienko bramki Bartłomieja Rudnickiego, ale kończy się na rzucie rożnym. A to już 45 minuta meczu i najlepsza chyba sytuacja dla Orła Lubawka w pierwszej połowie. Jest Arkadiusz Skrzypczak do Jacka Adamowicza. I bardzo dobrze goni Bartłomiej Rudnicki. Była to ostatnia ciekawa sytuacja w pierwszej połowie, która kończy się wynikiem 0-0. I oczywiście liczyliśmy na dużo więcej emocji w drugiej połowie. Czarni Wałbrzych, Orzeł Lubawka 0-0. Dziękujemy obu zespołom. Sportowych emocji. Ej, to już fragmenty drugiej części spotkania. Orzeł Lubawka, Czarni Wałbrzych. Pierwsza minuta po zmianie stron i już sytuacja dla czarnych. Jest Łukasz Misiak. Dośrodkowanie w pole karne. Piotr Kula głową. Bardzo dobra sytuacja dla napastnika czarnych, ale piłka obok bramki. Dobry początek drugiej połowy w wykonaniu zespołu gospodarzy. Tu już rzut rożny w wykonaniu Kamila Szarka. I z problemami Grzegorz Gruszka. Brawo, Kamil. A to już 50 minuta meczu. Maciej Zawadzki. Dośrodkowanie w pole karne. I Mateusz Kasprzyk głową. I mamy wynik 1-0 dla czarnych. 50 minuta meczu. I gospodarze dość niespodziewanie obejmują prowadzenie. Ale utrata bramki podziałała jakby motywująco na zespół gości, który po tej sytuacji jakby obudził się. Kontratak zespołu lidera klasy. 60 minuta meczu. Marcin Hadała. Kapitalne uderzenie, po którym piłka odbija się jeszcze od poprzeczki i ląduje w siatce i mamy remis 1-1. Marcin Hadała, 65 minuta meczu. Czarni Orzeł 1-1. I powoli zaczęła się rysować przewaga zespołu z Lubawki. To już 65 minuta meczu. Czarni próbują wybić piłkę z własnej połowy. Ale ta pada łupem zespołu gości. Jest Arkadiusz Skrzypczak na wolne pole do Kacpra Schabińskiego. Ten wyprzedza Bartłomieja Rudnickiego i zdobywa gola. 65 minuta, Kacper Schabiński, Czarni Orzeł 1-2.
I kolejna okazja dla Orła jest Jacek Adamowicz. I z problemami na rzut rożny Bartłomiej Rudnicki. W końcówce już przewaga zespołu z Lubawki, chociaż tutaj jedna sytuacja jeszcze dla czarnych. Łukasz Misiak w pole karne. I Mateusz Kacprzyk pod presją obrońcy. Ciężko było najlepszemu strzelcowi czarnych skierować tą piłkę precyzyjnie w stronę bramki. A to już Piotr Gleb w pole karne. Jacek Adamowicz lobuje Bartłomieja Rudnickiego i podwyższa na 3-1. 88. minuta meczu. Jacek Adamowicz, czarni orzeł, 1-3. I to już jest chyba rozstrzygnięcie w starciu czarnych z Orłem. Jeszcze ostatnie próby w wykonaniu zespołu gospodarzy. I czujny Grzegorz Gruszka łapie piłkę. I sędzia tego meczu, pan Marcin Chyciński, gwizdże po raz ostatni. Czarni przegrywają z Orłem 1-3. Ale mimo wszystko dużo ciepłych słów można skierować pod adresem gospodarzy, którzy przez dużą część spotkania walczyli z liderem jak równy z równym. Później może trochę zabrakło sił, może trochę umiejętności piłkarskich. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Gratulujemy Orłowi, życzymy powodzenia w kolejnych meczach, których zostało już tylko dwa. Dziękujemy oczywiście kibicom za przyjście. Zapraszamy na kolejne mecze w czwartek o godzinie 17:00 z Zagłębiem Wałbrzych na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego i w niedzielę ponownie na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z Unią Bogaczowice. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.